jesteśmy właśnie w drodze do Dzikowa pod Toruniem, gdzie zobaczymy, jakie nietypowe pomysły na spędzanie zimowego czasu mają studenci z naszego uniwersytetu. Mamy nadzieję, że zaskoczą nas nie tylko ujemną temperaturą, ale też pozytywną energią. Dzień pierwszy, Bergrys rozstawia swoje stanowisko. Rozgrzewka pierwsza. Jesteśmy już w Dzikowie, gdzie zaraz rozpocznie się morsowanie. Jest z nami kolega z zespołu Michał, który opowie nam, jak przebiega cały ten proces. Cześć Michał. Cześć Kasiu. Skąd w ogóle taka idea morsowania? Skąd ten pomysł? Kto cię do tego zmusił? Zmusić nikt mnie nie zmusił. Chłopacy do mnie zadzwonili, czy chciałbym z nimi się wykąpać zimą. Mówię, lubię spontaniczny pomysł. Mówię, czemu nie? Fajna sprawa. I tak pewnego dnia, rok temu dokładnie, pojechaliśmy i spodobało mi się to, jest okej. Okay. A powiedz mi, czy wy tak po prostu wbiegacie do tego przerębla, czy to jakiś proces przygotowania? Oczywiście trzeba się przygotować, jest odpowiednia rozgrzewka potrzebna. No nie możemy od razu wejść, ponieważ no, to się może bardzo dla nas źle skończyć. No właśnie widzę, że tam już coś się zaczęło. Powinieneś chyba do nich dołączyć, czy tak, nie? Tak, no może chciałabyś z nami rozgrzać się. Dobra, to chodźcie i podpytamy, jak się czują przed wejściem do wody. Czego się najbardziej obawiasz? Że zamarzną mi stopy. Dobra Michał, i co, kiedy wchodzicie? No zobacz, już wszyscy są prawie gotowi. Teraz się rozbieramy, ja też już się rozbieram. Widzę, też się dobrze rozgrałaś. Może chciałabyś z nami spróbować? Nie, to zdecydowanie nie dla mnie. Chodź, rozbierz się, dawajcie. No dobrze, idę. Kasia, dawaj szybko tutaj. Widzę, że jesteś gotowa. Nie jestem, to jest totalna głupota. Też jest gotowa. Więc dobra rada. Za pierwszym razem przejdziemy na krótko, około 2 minut. Nawet jeszcze krócej. Za pierwszym razem około minutę. Wychodzimy, dogrzewamy się i potem wchodzimy jeszcze raz i potem już tak naprawdę czerpiemy przyjemność. Bo tak naprawdę za drugim razem jak wchodzimy, to jest woda już wydaje się naprawdę ciepła. Miło, że dla nas pracowało. To była przyjemność. Jak nie wrócę po tym reportażu, to pozdrawiam. Ja, no to wchodzimy. Teraz szybko wychodzimy, dogrzewamy się i wchodzimy jeszcze raz. Dobra. Ale do końca osoba? Do końca się? Do piersi. Dobra, 3, 4. Wiesz co, pierwsze słowa, to się zapytałem, dokąd zmierza moje życie. Chodzimy, robimy drugie wejście, Kasiu, teraz, okej? Okay? Dobrze, idziemy jesteś na drugie wejście, jestem teraz naprawdę rozgrzana, czuję, że... Rozgrzana, jesteś, to dawaj. Czuję, że teraz będę mogła powiedzieć coś więcej. Nie, dobra. Teraz siedzimy. Teraz będzie tylko woda. Teraz woda będzie się wydawała wam ciepła, serio. No na pewno. Dobra, Kinga. Załóżcie to robię! Nie chlap! Nie wydaje się ciepła, komuś! Nie wydaje się! Dobra, kto jest pierwszy raz? Aneta! Jak emocje? Opowiadaj! Będę dużo, żeby o nich mówić! Nie. I marzy. To jest tak nie. Ja nie myślałem, że może być tak zimno.
nazwałbym to szokiem adrenalinowym, kiedy następuje ten euforyczny moment, krew zaczyna szybciej krążyć, no a potem wiadomo, wyjście, ogranie się, ciepła herbatka. Wchodzę co tydzień z własnej woli. Nie wiem. Co się do tego skłania? To, gdzie jest Kasia? Nie wiem. Może Kasia się... Chyba nikt tego nie wie. Tu jest. Jest. Kasia? Ja nie mogę mówić, bo się trzęsę. Czekajcie chwilę. Jest to dosyć nietypowe uczucie, ale pozytywne. Czuję się dziwnie. Nie czuję palców, ale polecam każdemu. Jest naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że będę mógł dalej założyć rodzinę. Niepowtarzalne wrażenie. W ogóle w życiu bym nie pomyślał, że kiedyś zrobię coś takiego. Ale raz w życiu polecam każdemu, nie? Naprawdę nie jest to takie straszne, jak wygląda. Prawda jest taka, że myślałam o tym, żeby kiedyś to zrobić, nawet bardzo chętnie, ale po dzisiejszym dniu chyba zmieniam zdanie. Chyba nie wejdę. Wszyscy się tak trzęsą. No nie wiem, ale no może kiedyś będzie, ale no przeraża mnie to zimno. Wszystko podskoczyło, ta adrenalina, endorfiny i na pewno wybiorę się jeszcze raz. I polecam bardzo. Dobrze się tutaj bawimy. Jest to fajny sposób na spędzenie niedzielnego przedpołudnia i przynajmniej łatwiej wstać o jakiejś sensownej godzinie. Morsowanie dobiega już końca, przerębel opustoszał, wszyscy grzeją się przy ognisku. Michał, jak podsumujesz całe wydarzenie? Generalnie powiem Ci, Kasiu, tak, że cieszę się, że naprawdę przybyliśmy dzisiaj w takim gronie, że tyle osób tak naprawdę pierwszy raz próbowało morsowania i mam nadzieję, że to nie zakończy się jednorazową kąpielą tak jak dzisiaj, tylko jednak ich trochę zachęci do ponownych kąpieli. Ja na pewno wiem, że jeszcze kiedyś tego spróbuję. Dla UMKTV Kasia Świejkowska i Michał Walkowski.